z kolejną wizytą wybraliśmy się do belgijskiego miasteczka Ostaker. Leży ono w pobliżu Gent. Niesamowity spokój i wielki porządek to typowe cechy małych belgijskich miasteczek. Życie w nich płynie wolno i beztrosko. Ludzie są tu bardzo życzliwi i przyjacielsko nastawieni do swoich sąsiadów. Przybyliśmy do Ostaker, by wykonać reportaż z legendą belgijskiego sportu gołębiarskiego, wielkim graczem na wszystkich dystansach, Raulem Westrete. Mieszka on wraz ze swoim synem Xavierem w pięknym domu w najbogatszej dzielnicy miasta. W tej oazie zieleni, w bajkowym wręcz otoczeniu, wybudowano wspaniałe gołębniki i zasiedlono je gołębiami o nieprawdopodobnych walorach lotowych. Pasmo wspaniałych sukcesów trwa w tej hodowli przeszło 30 lat, bowiem pierwsze poważne sukcesy odnotowano już w latach 70. Raul Westrete, którego widzimy teraz na ekranie, był mózgiem tej hodowli. Ale podeszły wiek nie pozwala mu już w pełni zajmować się hodowlą i dlatego też jego syn Xavier gra w obecnym czasie pierwsze skrzypce w tej hodowli. Jego też zapytaliśmy, jakie gołębie przebywają obecnie na ich gołębniku. W tej chwili możemy powiedzieć, że posiadamy 5 różnych linii gołębi. Gołębie te świetnie spisują się na trasach od 200 km do 900 km, a nawet do 1000 km. Są więc to gołębie uniwersalne. Gołębiami tymi świetnie gramy już od ponad 30 lat. Mój ojciec Raul rozpoczął hodowanie gołębi w roku 1968. Pierwsze gołębie stanowiły, jak w większości początków, gromadkę ptaków po niezłych gołębiach z najbliższej okolicy. Dobierał potomstwo po gołębiach, które wywalczyły znaczne sukcesy. Takie postępowanie pozwoliło na dosyć szybkie postępy w najbliższym środowisku. Pierwszy poważny sukces na skalę krajową przyniósł mu gołąb o pseudonimie Golden Ball z roku 1970. Reprezentował on Belgię na olimpiadzie w Dortmundzie w klasie sport na średnich dystansach. Kolejne sukcesy odnosiliśmy z gołębiem o imieniu Elvis. Gołąb ten, jak również i jego potomstwo, znakomicie spisywało się w lotach. Z połączenia linii Golden Ball i Elvis powstała linia Milioner. W tym momencie linia Milioner stała się bardzo ważna na naszym gołębniku. Drugą linią, jaką posiadamy na naszym gołębniku, jest linia gołębia Uno. Synem gołębia Uno i samiczki Sophie jest znakomity ptak o imieniu Solo. Z tej linii wyhodowaliśmy również takie znakomite gołębie jak Bravo, Brava, Felicity i Super Solo. W pochodzeniu gołębia Uno znajdziemy w 25% krew gołębia Golden Ball, zaś pozostałe 75% to krew gołębia Jansen i gołębi od Rogera Wereke. Trzecią linią jest linia Cadillac. Jest to bardzo ważna linia w naszym gołębniku, ponieważ gołąb Cadillac zdobywał pierwsze miejsca z lotów z odległości 300 km, jak również z lotów dalekich, takich jak na przykład lot Barcelona. Do Barcelony mamy ponad 1000 km. Można śmiało powiedzieć, że był to gołąb all-round, czyli gołąb o wszechstronnych umiejętnościach lotowych. Na dzień dzisiejszy aż 35% stanowią gołębie z tej linii na naszym gołębniku. Czwartą linią, jaka znajduje się na naszym gołębniku, to linia gołębia Admiral. Gołąb ten jest wspaniały zarówno na średnim dystansie, jak również na trasach długodystansowych. Dowodem na to są znakomite miejsca uzyskiwane w locie z Perpignan, a jest to ponad 900 km, jak również z lotów krajowych, czyli z odległości około 200 km. Jak sami zaraz to zobaczymy, nie sprzątam przesadnie w swoim gołębniku, jak to czynią inni hodowcy. Dla mnie ważne jest, aby przed lotem gołębie były prawidłowo zmotywowane i aby zapewnić im jak najwięcej świeżego powietrza. Bardzo ważne jest, aby gołębniki wdowców były jak najciemniejsze.
Zwłaszcza w metodzie wdowieństwa za najlepszy gołębnik uznaje taki, w którym jest jak najwięcej ciemnych miejsc i zakamarków. Według mnie gołębie powracają z lotu bardziej do swojego terytorium niż do partnera. Przechodzimy teraz do gołębnika naszych mistrzów, gdzie dowiemy się o kolejnych elementach prawidłowo skonstruowanego gołębnika. Teraz Xavier prezentuje nam wylot dla młodych ptaków. Jest on zrobiony tak, że gołębie mają zawsze dostęp do świeżego powietrza. Gołębie mogą tu z powodzeniem przebywać w czasie, gdy pada deszcz lub gdy świeci mocne słońce. Dzięki temu pozbyłem się problemu z ornitozą, która objawia się mokrymi oczami u gołębi. Jeszcze raz powtarzam, powietrze jest bardzo ważne. Że na domu, na sypialni znajduje się rozpłodowy gołębnik, ponieważ 20 lat temu jeszcze mieszkali w innym miejscu i skradziono im gołębie rozpłodowe. Dlatego teraz ten gołębnik, ojciec powiedział, że jak wybuduje nowy dom, to nad jego sypialnią będzie znajdował się gołębnik rozpłodowy, gdzie znajdują się najlepsze gołębie i to jest bardzo bezpieczne. I czyli tam, te gołębie mają super warunki, jak widać mają dużo okien, słońce i bardzo dużą wolierę. Gołębie młode są zaciemniane. Tą płócienną zasłonę zaciąga się na okna o godzinie 6 wieczorem i odsłania się ją o godzinie 8 rano. Zaciemnianie zaczyna się tutaj w miesiącu lutym, a kończy w połowie czerwca. Dzięki temu w miesiącu lipcu mają jeszcze po 10 piór w skrzydle. Jest to bardzo ważne, bowiem wtedy zostają wysłane na loty z odległości 700 km. Przy lotach z odległości 200 lub 300 km ilość lotek nie jest aż tak bardzo ważna. Teraz spójrzmy tutaj, na podłogę. Jest ona sprzątana raz na 2-3 miesiące. Zastosowano tutaj drewniane ruszta.